Imię Janusz. nazwisko Kowalski. wiek 46 lat. zawód Taksówkarz. Panie Januszu, proszę wymienić trzech znanych producentów sprzętów stereo. Yamaha, Denon i może Onkyo. Jeśli Kowalski szuka dla siebie jakiegoś sprzętu stereo, to wybierając wzmacniacz zazwyczaj spojrzy na takie marki jak Yamaha, Denon, może Onkyo, bo to są marki, o które gdzieś tam wszyscy w życiu się otarli. Jedni bardziej, drudzy trochę mniej, ale zawsze w jakimś stopniu. Jednak jeśli poszukujemy naprawdę porządnego brzmienia, może warto iść inną drogą. Często trochę droższą. Ale zdecydowanie może to być decyzja, której nie będziemy żałować. Może dla Kowalskiego cała masa sprzętu audio to marki no name, których nazwy nic nie mówią. NAT, Atol, Arkam, Roxan to tylko niektóre z nich. Dziś poświęcimy kilka chwil na tą ostatnią markę, czyli Roxan, który w tym roku stworzył nową generację urządzeń o nazwie Atessa. W jej skład wchodzą wzmacniacz zintegrowany, wzmacniacz ze streamerem, gramofon oraz transport płyt CD. Do mnie trafił wzmacniacz ze streamerem, czyli urządzenie niemalże kompletne. Na dzień premiery kosztowało 8,5 tysiąca. Czy zatem jest to sprzęt idealny? Tego dowiecie się z materiału. Zapraszam. Na początek zacznijmy od tego, jak wygląda Atessa. Jeśli chodzi o budowę, to cytuję. Formowana stal platerowana i wykonany na zamówienie panel przedni z anodyzowanego aluminium. A przekładając to na język polski, wykonanie jest zajebiste. Zatem mamy stal, aluminium, więc jest to naprawdę konkretnie wykonane urządzenie. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem ile waży ten Roxan, ale jest naprawdę ciężki. Mój magnat MR780 jest większy, a mimo to dużo lżejszy, więc Atessa to konkretny piec. Nie tylko pod względem wagi, ale również pod względem parametrów. Moc wyjściowa to 80 W przy 8 ohmach i 130 W przy 4 ohmach. Taka moc sprawia, że będzie doskonale współpracował z niemal dowolną parą kolumn. Na froncie urządzenia znajdziemy dynamiczne pokrętło, za pomocą którego możemy zmniejszać, zwiększać głośność. Jeśli zaś pokrętło wciśniemy i przytrzymamy, to będziemy mogli zmieniać wejścia. Oprócz tego po lewej stronie mamy przycisk włączania-wyłączania, play-pauza oraz poprzedni i następny utwór. A po prawej stronie wejście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Wyświetlacz po lewej stronie pokrętła pokazuje, jakie aktualnie mamy wybrane źródło, zaś po prawej stronie stopień głośności. Ogólna budowa Atessy jest elegancka, ale stonowana. Może nie nowoczesna, ale bez problemu wpasowuje się w każdy wystrój wnętrza. Jak przejdziemy na tył urządzenia, to widzimy, że Roxan Atessa został wyposażony w szeroką gamę wejść analogowych i cyfrowych. Mamy tu przetwornik cyfrowo-analogowy Burr Brown, który obsługuje sygnał do 24 bitów na 192 kHz. Jest kompatybilny z formatami plików MQA i FLAC. I tak po kolei, zaczynając od lewej strony, najpierw mamy terminale głośnikowe, wejście gramofonowe, dwa analogowe porty wejściowe, pre-out, który może służyć również jako wyjście na subwoofer, następnie dwa wejścia koaksjalne, dwa optyczne, LAN, dwa porty USB, USB serwisowe. Do tego znalazły się również złącza trigger in oraz out dla wzbudzania innych urządzeń, wejście dla diody podczerwieni oraz miejsce na przewód zasilający. Przed pierwszym uruchomieniem Roxana musimy zainstalować na telefonie aplikację Maestro Unit, a następnie BlueOS Controller. Ta pierwsza służy praktycznie do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania. Ta druga jest platformą Multiroom, pozwalającą na wygodne zarządzanie muzyką i strumieniowanie jej w wysokiej rozdzielczości przy użyciu smartfona, tabletu, a nawet komputera.
W skrócie mówiąc, mamy tutaj Tidala, Spotify'a, Deezera i inne serwisy streamingowe. Ale nie będę się rozgadywać na temat całej funkcjonalności BlueOS'a, bo można by z tego zrobić oddzielny film. Także może kiedyś zrobię o tym oddzielny materiał. Dodam teraz tylko, że jest to jedna z najlepszych aplikacji tego typu, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. Prosta w obsłudze, przejrzysta i płynnie działająca. Przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w sprzęcie audio, czyli do brzmienia. Jeśli ktoś śledził moje poprzednie filmy, to wie, że do tej pory używałem Magnata MR780. I mimo, że to sprzęt sporo tańszy, to właśnie trochę przez pryzmat Magnata będę patrzeć na Atessę. I od razu powiem tak, rewolucji tutaj żadnej nie słyszę. Może nie jest to na starcie zachęcające, ale spokojnie, w żaden sposób nie mam zamiaru krytykować Roxana. Bo urządzenie jest mega poprawne. Nie mogę złego słowa o nim powiedzieć. Być może moje oczekiwania były za duże. A być może to Magnat jest na tyle dobrym i niedocenianym urządzeniem, że nie widać jakiegoś wielkiego przeskoku między nimi. W bezpośrednim porównaniu słyszę, że dźwięk Atessy jest bardziej szczegółowy. Średnie i wysokie tony są bardziej uwypuklone. W Magnacie tego brakuje, ale z kolei bas jest moim zdaniem słabszy. W Magnacie strasznie mi się podoba ta miękkość i ciepło w dolnym paśmie. Roxan też gra dosyć ciepło, ale nie aż tak. Gdybym nie miał Magnata i nie przyzwyczaił się do miękkiego, ciepłego i trochę przeciągniętego basu, to tutaj nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Jest w miarę ciepło, bas jest krótszy niż w Magnacie, ale nie za krótki. Może nie jest taki zupełnie punktowy, ale raczej trzymany w ryzach. I wiem, że pływający bas to raczej domena tańszych urządzeń, ale mi się to podoba, a o gustach się nie dyskutuje. Roxan na pewno gra bardziej uniwersalnie. Odniosłem wrażenie, że nie faworyzuje żadnego pasma. Po prostu gra równo, na każdym polu prawidłowo, bez przejaskrawiania. Do Roxana podpięte miałem Q Acoustics 3050i oraz monitor audio Silver 300. W moim odczuciu Q Acoustics są po prostu za słabe. Nie wykorzystały one w pełni potencjału wzmacniacza. Można powiedzieć, że to połączenie było całkiem przyjemne dla ucha, ale trzeba mieć świadomość, że z lepszymi kolumnami można by więcej wycisnąć z Roxana. Z kolei połączenie z Silverami nie przypadło mi do gustu. Mimo, że to połączenie jest gdzieś tam polecane przez producenta, dla mnie w tym zestawieniu muzyka w niektórych kawałkach była za ostra. Góra czasem krzykliwa, a bas za płytki. Oczywiście muzyka to też kwestia gustu, jednemu może się takie połączenie podobać, a drugiemu nie. Mi jednak nie do końca pasowało. Czy Atessa ma jakieś wady? Wychodzę z założenia, że nie ma rzeczy idealnych i że zawsze można coś poprawić. Tutaj muszę przyznać, że Roxan zrobił kawał dobrego sprzętu. Może nie najlepszego, ale praktycznie pod każdym względem poprawnego. I naprawdę nie mogę znaleźć żadnej rażącej wady. Jedyne co, to znalazłem dwa małe mankamenty. Pierwszy to na najniższym stopniu głośności jest jeszcze odrobinę za głośno. Przy wieczornym odsłuchu takim do poduszki przydałoby się jeszcze odrobinę ściszyć. A druga sprawa to pilot. Wykonany z plastiku, mały, bardzo poręczny, fajnie leży w dłoni. Ale bardzo słabo łapie. Trzeba centralnie nakierować go na Roxana, bo sygnał nie odbija się w żaden sposób od ścian sufitu. Trzeba centralnie kierować na urządzenie. Po prawie roku używania Magnata i Q Acoustics postanowiłem zrobić jakiś upgrade i poszukać jakiegoś nowego sprzętu dla siebie. To, czego mi brakowało dotychczas, to lepszej średnicy, bardziej wysuniętej do przodu oraz więcej szczegółów w górnych pasmach. Postanowiłem więc pokombinować i posłuchać mojego sprzętu w troszkę innych konfiguracjach. I od tego momentu cała zabawa z wyborem zestawu stereo zaczęła się na nowo. Do Magnata podpiąłem kilka par innych kolumn, a do Q Acoustics wypożyczyłem właśnie Roxana Atessę. Patrząc na cenę i możliwości Roxana, myślałem, że po prostu zmiecie on Magnata. Ku mojemu zdziwieniu tak się nie stało. Pod względem funkcjonalności oczywiście Roxan bije na głowę Magnata. W końcu mamy tu BlueOS-a. Jeśli jednak chodzi o brzmienie, to zabrakło tej iskry, tego kopa, tego czegoś, co sprawiałoby, że to sprzęt naprawdę wyjątkowy. Zabrakło efektu wow. Jeśli ktoś poszukuje zestawu stereo i ma zamiar wydać 4000 na wzmacniacz i do tego jakieś 2-2500 na streamer, to Atessa może okazać się bardzo dobrym kierunkiem. Jakbym miał w kilku słowach określić brzmienie Atessy? Bez szaleństw. Mega poprawnie, na żadnym polu nie zawodzi, ale bez szaleństw. Może nie jest to warte 8500, tak jak ta pierwotna cena była, ale już na promocjach można sobie gdzieś tam to wyrwać za 6500, a to już cena godna zastanowienia. Na Roxana złego słowa powiedzieć nie mogę. Na każdym kroku urządzenie poprawne. Może gdybym miał lepsze kolumny, to efekt końcowy też byłby lepszy, bardziej spektakularny. Mi osobiście zabrakło tego przysłowiowego mięcha. Lepszego basu, który by sprawił, że kapcie same spadną z nóg. Bas był, ale nie tak dobry, jakbym chciał. A co wy myślicie o Roxanie Atessa? Czy ktoś z was miał z nim do czynienia? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko.
Do następnego.